Był to mecz z gatunku trzeba wygrać. Udało nam się dzisiaj wygrać. Ja chciałem przede wszystkim podziękować moim zawodnikom za cierpliwość, za konsekwencje, za dobrą organizację gry. Nade wszystko kibicom, bo były ciężkie momenty i powiem szczerze, że trochę się obawiałem o reakcję kibiców, którzy będą poprzez momentami swoje niezadowolenie pchali zespół do gry bardziej ofensywnej kosztem dobrej organizacji gry. I byłem naprawdę mile zaskoczony, że wszyscy czekali na ten moment, kiedy zaczniemy grać bardziej, powiedziałbym, dokładniej, bardziej agresywnie. I przed meczem sobie tak myślałem, że jeżeli strzelimy pierwszą bramkę, to ten mecz wygramy i ta gra nasza będzie wyglądała dużo lepiej, bo ta presja mimo wszystko tych meczów bez zwycięstwa trochę ciążyła na zawodnikach, a tym bardziej jeszcze w kontekście tego meczu z rywalem, który jest również z Dolnego Śląska i wiadomo, jak się do takich meczów podchodzi. Także dobrze, żeśmy dzisiaj wygrali i jestem oczywiście zadowolony. Nie ma na to reguły. Nie można mówić, że po pierwszym meczu nagle zaczniemy grać z takim polotem jak Wisła Legia czy Lech, bo jedziemy do Poznania za tydzień. Ja mówię, że się dużo czynników złożyło akurat na to, żeby dzisiaj nie mogliśmy pokazać jeszcze naszej prawdziwej wartości. Także celem głównym było dzisiaj zwycięstwo, bo powiedzmy sobie szczerze, tu się nie musimy czarować, przy nawet dobrej albo bardzo dobrej grze wynik remisowy, już nie mówię o przegranej, bo całkiem inaczej odbieramy, także nie mówmy o tym, że nagle Śląskowym etap przeskoczył i pojedzie do Poznania i wygra 3 albo 4-0. Oceniam zawodników i nie mam zamiaru od razu. Zresztą ja to, co będę miał jakieś uwagi do tego zawodnika czy do innych zawodników, a na pewno będą, to nie powiem w szatni. Jest to grał w sparingach, na treningach, w meczach taktycznych też był ustawiany. Tak jak mówiłem wcześniej, nasz potencjał ofensywny nie jest jeszcze na tyle, powiedziałbym, zaawansowany, żeby dzisiaj sobie pozwolić na bardziej otwartą grę. Uważam, że zagrał poprawnie mecz, tak jest moje zdanie. Nie wiem, Darek od dłuższego czasu trenuje, miał też duże problemy ze zdrowiem. Trenował regularnie, trenował bardzo ciężko, bo i rano indywidualnie, i po południu z zespołem. Myślę, że jak tak będzie dalej, to będzie to, co wiemy wszyscy razem, duże wzmocnienie zespołu na temat jego gry w następnym meczu, czy w dłuższym wymiarze czasowym, trudno mi odpowiedzieć. To jest tak, że trening nigdy nie zastąpi meczu. I Krzysiek jeszcze z nami, już jest prawie 4 tygodnie jeszcze z nami, nie brał udziału w zajęciach. Zobaczymy. Wuk dostał ultimatum od dzisiaj, nie będzie, to jutro rozwiązujemy kontrakt.
nie skosi żadnego murzyna. Nie, tak na poważnie. A tak na poważnie to. Wiemy dobrze, że to jest dobry napastnik. No, borykał się z urazami, które były chroniczne. Praktycznie nie, od dłuższego czasu nie trenował regularnie. I mam nadzieję, nie tylko ja, ale wszyscy, że już te urazy czy te dolegliwości do 12 lub 11 grudnia nie będą miały miejsca. Znaczy nie, no ja chciałem go wpuścić już w Bełchatowie. W pewnym momencie się zrobiło 2-0 i nie było sensu ryzykowania jego zdrowiem, bo wiedziałem, że te 2-3 dni jeszcze powiedziałbym odpoczynku w cudzysłowie mogą dać taki efekt, jaki miało miejsce jego wejście w drugiej połowie. Tak, wiecie, jeden gra, drugi nie gra, na pewno to nie pomaga trenerom czy trenerowi. Trzeba pracować z tym zespołem, co jest, bo to nie jest w moim stylu. Mam zespół, który jest charakterny i będziemy na tym bazować cały czas. Wejdzie następny, będzie biegał, ty ma siły i walczył, jak nie, to będzie następny. Także na pewno to nie ułatwia, no takie jest życie. No, ja od tego jestem trenerem, żeby to jak najlepiej zorganizować i poustawiać na najbliższy mecz, a nie tylko po to, żeby grać, nie wiem, do 7 czy do 10 pensji. Miałem rozmowę z dwoma trzema osobami na temat okresu zimowego.